Znaleźliście wykupienie nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez mazy. 1 Piotra, rozdział 1, werset 18-19. Bójcie się Boga, to znaczy odstąpcie od popełniania grzechu, nieprawości, a zbliżcie się do Boga. Duch Święty działa na rzecz ludzi. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Gdy zaś przyjdzie on, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Jana, rozdział 6, werset 8-13. Zachowujmy dekalog biblijny, a szczególnie pamiętajmy o święceniu soboty, siódmego dnia tygodnia, o szabacie, który jest znakiem między Bogiem a nami, jest pieczęcią Boga. Czwarte przykazanie dekalogu jest pieczęcią Boga. Zawiera ono imię Boże, Pan Bóg, Jego tytuł, Stworzyciel, miejsce Jego panowania, niebo i ziemia. Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między mną a wami, aby poznano, że ja jestem Pan, Bóg wasz. Ezechiel, rozdział 20, werset 20. Pierwszy anioł wzywa: oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. Apokalipsa, rozdział 14, werset 7. Aby to wypełnić, musimy przestrzegać prawo Boże, dekalog biblijny. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. 1 Jana, rozdział 5, werset 3. Jeżeli inne kościoły głoszą coś sprzecznego z Biblią, trzeba się trzymać Słowa Bożego. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje apostolskie, rozdział 5, werset 29. Odwieczna dobra nowina mówi nam o Jezusie Chrystusie jako Stworzycielu, Baranku Bożym, Arcykapłanie w Świątyni Niebieskiej, jedynym pośredniku i Zbawicielu. Orędzie drugiego anioła. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Apokalipsa, rozdział 6, werset 8. Babilon oznacza odstępstwo, pomieszanie nauk biblijnych i ludzkich oraz usiłowanie zbawienia przez własne uczynki. W Starym Testamencie Babilon występuje jako wróg Boga, siedlisko zła, natomiast Jeruzalem to miasto pokoju. Babilon to symbol zafałszowanych systemów religijnych. Babilon napoił winem zapalczywości swego nierządu, inaczej szeteczeństwem, rozpustą, to jest naukami pogańskimi, ludzkimi, tradycją, fałszywymi naukami. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 2 Tymoteusz, rozdział 4, werset 3 i 4. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 1 Tymoteusz, rozdział 4, werset 1. Zmieniony dekalog, tak zwany dekalog katechizmowy, wiara w czyściec i piekło jako miejsce wiecznych mąk, wiara w nieśmiertelność duszy, nauki mormonów, nauki kościoła Muna są odstępstwem od Biblii, są tym winem zapalczywości swego nierządu. Drugie przykazanie dekalogu brzmi: nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i szczegą moich przykazań. Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 4-6. Czwarte przykazanie dekalogu.